I co, ha? Widzisz, zaskoczyłem cię, Gonzales. Znowu, kurde, śpisz na służbie. Ktoś by cię od tyłu zaszedł i dopiero by był ambaras. Prison Simulator, w ostatnim odcinku zostawiłem was w dosyć takim cliffhangerze, no bo jakby nie patrzeć, idziemy porozmawiać z Archim, który o narkotykach wie wszystko. Kurde, gdzie jest Archie? Muszę tam biec. Flint! Jesteś jedyną osobą, której mogę ufać w tej placówce. Ja przepraszam, że tak się oskarżałem, że to ty byłeś zamieszany w to wszystko, ale słuchaj, stary, no musisz mi zaufać. Naczelnik macza palce w grubym biznesie. Handluje narkotykami, produkt... No tak, dokładnie, to samo pomyślałem. I no nie uwierzysz, ale ja to wszystko zdemaskuję. Ja zostaję naczelnikiem, ty zostajesz moim następcą. Co ty na to, bracie? Wchodzisz w to? Dobra, pasuje, jesteśmy dogadani. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo, specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu, kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Dobra, Archujas! Zamykamy cele, żeby nikt nas nie widział i nikt nie podsłuchiwał. O co chodzi? Nie jestem w nastroju na gadki ze strażnikiem. Potrzebuję, byś mi coś załatwił. A, to ty w interesach przyszedłeś? A, to słucham. Jesteś w stanie załatwić mi coś, co pozwoli mi złamać hasło do konta? Jakie hasło chcesz złamać konkretnie? Do konta bankowego, konta społecznościowego, do komputera osobistego? Chyba wiem, co ci pomoże, ale potrzebuję czasu, by to zdobyć. Ile chcesz? Powiedzmy $500! Ile? Ja pierniczka. Myślisz, że taki sprzęt w pierwszym lepszym dyskoncie dostaniesz? Plus muszę dostawcy zapłacić strażnikowi, by to przepuścił. A bo właśnie, ja rozmawiałem o pieniądzach. Nie masz tutaj nic takiego, Archie, co mógłbym podpierdolić? O, mam jakieś zadanie. Co tam? Co tam, plagusie? Czy byłbyś łaskaw przymknąć oko na jedną paczkę? Będą w niej strzykawka. Dobra, nie ma problemu. A co to tutaj za plakat? Ładne to takie rzeczy, panie Rojewski? Paczka od plagusa, ta? No od plagusa to mówiłem, że sprawdzę wszystko i nic nie zostawię. To nawet... Dobra, tutaj od plagusa może być. Ale od Presla to już sprawdzę, wiadomo. Czysto, czysto, czysto. Aha, zabieramy. Kurwa, cały nóż pierdolili do tego, do Old Spice'a? Zabieraj mi to. Taki nóż to chyba dużo warty będzie. W sumie nie spojrzałem na cenę, ale wydaje mi się, że sporo tutaj ktoś słono zapłaci. Żebyśmy później jakiegoś więźnia nie stracili przez przypadek. Dobra, plagus, wyskakuj z hajsu. No i pasuje, dobra. Hajs dostaliśmy. Dobra, stołóweczkę, tak? Więc znowu jakaś rozróba będzie. Na bank będzie jakaś rozróba. Ruchy, ruchy, panowie. Już, 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 już. Hunter Bright. Pohandlujmy trochę. Chcesz kupić nóż? Ty, sprzedamy Hunterowi nóż? Albo podaruj 2% respektu, albo $110. Nie no, wolę $110, powiem szczerze. I masz podarunku tutaj, igły. Co tam, Paris? Pokaż, co tam dzisiaj na obiadek. Uuu, widzę zielona papka, żółta papka, groszek, jakieś żygowiny, jeszcze gorsze żygowiny. No i takie ultra srogie żygowiny, elegancko. Widzę, że no, no tutaj powodzi się. No nie no, kurwa, nie wytrzymię. Spokój! Kurwa, znowu się chyba nażarli tego. Kurwa! Nie teraz! Gruby! Plaga, uspokój się! Spokój! O, dobrze, że się... Kurde, Frank wreszcie się wziął do roboty. A ty co, żeś zaspał jak zwykle. Gruba się jeden. Wracaj tam na swoje miejsce. Chcesz mnie wyzwać na taneczny pojedynek? Niby jaki pojedynek? Taneczny pojedynek. Ja tańczę, potem ty, no i ziomkowie głosują na najlepsze ruchy. Przegryw będzie służyć zwycięzcy jako niewolnik przez tydzień. Mówisz cały tydzień. A no, czyli co, wchodzisz w to? No, Stalker z tego, co kojarzę, to jest kiepskim tancerzem, więc chyba damy radę go tutaj pobić, co? Dobra. A, no dobra, jednak nie. Turbo speedrun, sprawdzanie obecności. Ty, ale mi się wydaje, że im większy mam ten respekt, to tym rzadziej oni burdy tutaj wstrzynają. Ach, kolejny dzień musi się zakończyć. No niestety. Taka rola w więzieniu, że czasami dzień się kończy i trzeba iść pogadać z barem. Nie, że coś do barego mam, ale no. Nigdy mnie nie docenia. Trochę mi przykro z tego powodu. Tak samo jak wy mnie nie doceniacie łapkami w górę i też mi jest przykro z tego powodu. Dobra, twoje pieniądze, $82 zrobiliśmy, placówka 227 zarobiła, bardzo dobrze. Dobra, pokój przesłuchań, dobra, 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 dobra. Ech, jednego nowego więźnia, ta? Dobra, pokaż te akta, pajacu. George Shephard, George Shephard, George... Swenson? O ty kurwa mnie, kogo ty próbujesz oszukać, co? Za debila mnie masz? Stary, ja to robię dłużej niż ty, kurde, swoją działalność kryminalną prowadzisz, no. Ech, do bloku z celami, no dobra, czekamy cały czas, Archujas nie daje nam znaku życia, jeszcze nie zdobył tego, co potrzebujemy. Już, już, już tu się dzieje. Ej, Mancio ma dla nas zadanie jakieś. Kolega Ignacy znalazł mi za skórę, ale nie chcę po prostu dawać mu w mordę, bo to oklepane. Ej, znowu oczyszczenie? No dobra, ile płacisz? 25? Wchodzę w to, dobra, pasuje. Dobra, trzeba mu ten. Trzeba te prochy tam dosypać, nie ma problemu, zajmę.
zajmę się tym. Słuchaj, jest taka sprawa, że tutaj mam prośbę do ciebie. Już to przechodziliśmy. Dobra. Nawet nie musiałem z nim rozmawiać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Alkery, co tam? Chcę zobaczyć, jak Patryk Rojewski leży z obitą mordą. Rojewski do obicia, ta? Rojewski do obicia. To jest Rojewski? Nie, to jest Archujas. Cześć, czego jeszcze nic złego nie zrobiłem? To dobrze składa. Chcesz dorobić? O, właśnie. Archie, dawaj. Rojewskiemu. Proszę bardzo. A ty co? Nie, no Maciaszek, ja z tobą nie wytrzymam. Autentycznie idziesz do izolatki. Koniec, już skończyło się, babci, staranie. Udało się, czy nie za bardzo? No, co mnie napierdalasz? Miałeś Rojewskiemu najebać. Archie, ty ten papało. Dobra, wysyłamy Pretzla. Pretzel na pewno mu najebie. Dawaj, 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 pojedynek grubasów. Dawaj go, dawaj. Ładnie, o, ładnie to zrobił. Dobra, Stalker, widziałeś? No, i elegancko. Co mi, kurwa, na nowy worek treningowy lejesz, ty pajacu? Karę dostajesz. Przestań, do chuja. Spokój! Kurwica, gorzej niż z dzieciokami. Kurde, no jest ten turniej tutaj grania w koszykówkę. Nie no, raz muszę spróbować. Założę się, że nie trafisz 5 razy do kosza w ciągu minuty. Kurde, kusi $50, nie powiem. Ale 30, żeby było bezpiecznie. A mogę tak po prostu podejść? Ej, ale to mi nie zaliczyło chyba. Kurwa, to jest trudniejsze niż myślałem. Nie no, to jest tak upośledzone. O, raz. 4. Dawaj, 10 sekund, 10 sekund. Jest! Kurde, udało mi się. No i to jest to, 100% straż więzienna, 48,4% więźniowie. Kurde, nie wiem jak to zrobiłem, ale się udało. Tak, na dziś już koniec. Okej, okej, chyba rekordowa suma w tej chwili, 17% ryzyko w buntu, co jest nadal wysoko w sumie, nie? Kurde, no 2% jeszcze, 2% i taki mój osobisty cel zostanie osiągnięty. Oj, mamy pieniądze więzienia, to mogę kupić dodatkową kabinę prysznicową. Prysznicę, patrz, kupujemy, cyk. No i jest dodatkowa kabina prysznicowa, teraz to dopiero będzie kompu. No, te prysznice to ja bym na maksa rozwinął, nie powiem, że nie. Sala odwiedzin, dzień dobry, witam, co tam, jak tam? A, on idzie na tą, na intymną wizytę. O co pan tu robi, to nielegalna prywatna wizyta, proszę wyjść. Jaką grażynę tu se sprowadził. Ja pierniczka. Dobra, nie, nie będę wam przeszkadzał, gąbeczki. Co się dzieje? Ej! Kurwa! Pretzel, co ty odpierdalasz? No ja pierdolę, skąd tą sztachetę żeś wziął? Babcia do ciebie przyszła, a ty tak się zachowujesz. Jak tam ten? No, siedzą sobie, rozmawiają. Wszystko w najlepszym porządku, dobra, nie będę wam przeszkadzał. Koniec czasu, idziemy. No i rozejdź się. Grażyna z męskim głosem, trzymaj się tam. Idź do pokoju. O nie, do pokoju monitoringu, ja nie chcę! Czemu on stoi? Ty, upomnij go jeszcze raz. Teleblok B. No ja tu nie widzę nic podejrzanego. Jakie podejrzane zachowanie? Tu nic się nie dzieje. Chodzą sobie normalnie. O kurwa, Archie dostał w pierdol. Dobra, pasuje wszystko. Na stołóweczce jest... Ej, kurwica! Weź go upomnij, no do chuja! Leje chłop na drewno. Ktoś tutaj ten? Pomoże mu, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, co? Co za rytuały tu się dzieją? Archujas chyba nie żyje, tak mi się wydaje, bo no nie podniósł się niestety z podłogi. Ciekawe jakby Archujasa właśnie teraz ukatrupić, to co by się stało z fabułą, bo w sumie on się stał bardzo ważnym elementem fabularnym w naszym więzieniu. Udaj się do sali prysznicowej. Oj, to mi się podoba, bo wreszcie będziemy testować na 4 kabiny. Elegancko, to mi się podoba. Oddawaj tą szmatę, ale już, dobra, następni, szybciutko. Dawaj, 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 Pretzel, bo cuchnie od ciebie jak z gnojowiska, kurde. Innych więźniów będziesz straszyć. Pytaj, mandzioka, uciekaj pod prysznic. To ty tak, kurde, wolno cię żale idziesz. Nie no, Mandziu widzę, że chilluje bombę, nie? Jemu się nigdzie nie spieszy. Szybko się używa, wy też, podpryszcie, co od razu, bez czekania, bez czekania. Dobra, pasuje. Łooo, 52% respektu! Tak to się robi! Ajajaj, jak blisko, już prawie w top 10. I tak jest nieźle, no bo zobaczcie, ile miejsc już tutaj się przesunęliśmy. Byliśmy 19 placówką, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, bary, nawijaj. Jak mi dzisiaj poszło? Dobra, $225 nam tu wpłynęło. $74 prywatnie na plus. Bardzo dobrze. O, co się dzieje? Jaki jest problem? Chodź szybko na stówkę, mamy tutaj sytuację. Już idę bez odbioru. Jeden z więźniów zwariował i grozi, że wysadzi się za pomocą kuchenki gazowej. Nie chce z nami gadać, więc może to ty go przekonasz, by się uspokoił. Albo chociaż podejdziesz na tyle blisko i bum, walniesz go z całej siły pałką w łeb. Nie podchodź w moją stronę, słyszysz? Albo się wysadzę i zabiorę was ze sobą. Nie zrobisz tego. Właśnie, że zrobię. Jestem bardzo zdesperowany. Owszem, jesteś, ale nie to miałem na myśli. To zapalniczka, którą trzymasz, jest zepsuta. Skąd możesz to wiedzieć? Stąd widzę, że jest pusta. O kurwa, faktycznie. Mój cały plan poszedł się jebać. Jaki miałeś plan? Chciałem wynegocjować helikopter i uciec. Ale wiesz nawet, że jakbyś wynegocjował ten helikopter, to musiałbyś wyjść z kuchni, czyli z jednego miejsca, gdzie masz siłę negocjować, bo no wiesz, to jest źródło łatwopalnego gazu.
którym zastraszysz z pomocą zapalniczki. Pustej w dodatku. Człowiek się uczy na błędach, będę lepiej przygotowany następnym razem. Jeśli nie słyszałeś żadnych eksplozji, to tak. No, możesz wracać już do pracy. I jeszcze raz, świetna robota. A, jeszcze tak, a propos, następnym razem jakbyś pomyślał, żeby jakąś zapalniczkę użyć albo coś takiego. To kurwa! Nie rób tego! O kurwa. Gość jest pałoodporny. O kurwa, dobra, byku, nie zadzieram z tobą. Ech, sama rutyna, kurde. Człowiek tutaj się narobi. Człowiek się narobi, a nie zarobi. Dobra, już, lecimy. A właśnie, a propos, pohandlujemy trochę, co? Może jakieś ciastka? Nie masz, szkoda. Ten też nie ma ciastek, ale dziadostwo. Plaga ma 5 młotków i 5, kurde, kulki mocy i tyle, nie? Przepraszam, Stalker, ty możesz ten, że tak powiem, się zachowywać? I w ogóle wbiłem 12 poziom, musimy iść do tego, do Alexa i się trochę podszkolić. Ej, nie chcę nic mówić, ale to była pierwsza służba na spacerniaku, gdzie nie było ani jednej bójki, tylko Stalker zdecydował się zlać na boisko od kosza, a tak poza tym to była cisza i spokój. Niesamowite, po prostu jestem dumny z moich wychowanków, bo chyba tak można ich nazywać. O Jezus, monitoring. Nie lubię monitoringu. Chłop tutaj karate ćwiczy na słupie, weź go upomnij. Kurwa, złamałam picie. O szkurwa. Zawsze myślałem, że fucha takiego chłopa, co pracuje na kamerkach. Dobra, to źle zabrzmiało, nie mówię tutaj o takich kamerkach, wiecie, jak niektórzy członkowie Teamu X są znani. Tylko na kamerkach, że pilnuje porządku, no nie? A ty co się skradasz, kurwa, jak jakiś gremlin? Co on tutaj, kurde, kombinuje? Ej, kurde, co jest? Dobra, czas mi się skończył i bardzo dobrze, bo to praca na tych kamerkach, to daj pan spokój. W sensie w monitoringu, jak ktoś pracuje, no to ten, myślałem, że to dobra robota, se siedzisz, patrzysz w kamerki, ale... No ja to nie wiem, jakoś bym się chyba zanudził jednak mimo wszystko. Idź do pokoju, odpraw i porozmawiaj. Kurde, już kolejny dzień się skończył, no dobra. Do 15% zredukowaliśmy ryzyko buntu, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dwóch nowych więźniów możemy przyjąć, tak? Zobaczymy, jakich mamy kandydatów, zapraszam. Kandydat numer 1, Helmut z Weinstein. Helmut z Weinstein. Helmut Smith, no nie, no kurwa. Z czym do ludzi, czerwona pieczątka, wypadł mnie stąd. Kiedy ten Archie wreszcie nam załatwi to? Kurde, czekam i czekam. Idź na stołóweczkę. O, to wreszcie zobaczymy, jak kolega Ignacy się obstra. Idealnie. Tyle czekałem, żeby ten quest tu się nam zaktualizował. Wcinaj, Ignacy. Oj, tak. O, widzisz, Mandzio? Wywiązałem się ze swojego tego układu. Następny, no kurwa, no nie wierzę. O, znam ten kawałek, ale i tak gówno mnie to obchodzi. Załowuj się! Kurde, Plagusowi się zachciało tańczyć. Stalker jak wcina. Co jest grane? Co on do czoła sobie nasypuje tego żarcia, czy o co chodzi? Siemano! Dobra, mamy tak, możemy się nauczyć. Ostatnie ostrzeżenie. 50% szans, że przestaną walczyć lub łamać zasady. Oj, to nam się bardzo przyda. Dobra, kupione. Możesz zlecić swoje zadanie dwóm strażnikom dziennie, by przekazać swoje obowiązki. Musisz porozmawiać ze strażnikiem dyżurującym w trakcie danej rutyny. Dobra, niech będzie, też to sobie kupię. Jak ja mam mu przekazać ten? Nie mogę chyba jednak im przekazać, ty. Kurde, 31 dolarów nam zabrakło, żeby mieć tysiaka i sobie rozbudować prysznicę znowu. O, jest zestaw do hakowania od Archie Archujas, dobra. To najpierw tutaj musimy swoich obowiązków dopełnić. Jak ja mam przekazywać obowiązki? Po co ja wykupiłem tą umiejętność? Jak tu nie ma komu przekazać tych obowiązków? Ja wszystko muszę robić sam w tej miejscówce. Dawaj. Gib. Twoja zapłata. Zgadza się, w takim razie to należy do ciebie. Świetnie, ja ani słowa nikomu. Chyba, że będą mi grozić bolesną śmiercią. To wtedy sorry, ale mam cię w dupie, bez urazy. Wreszcie ruszamy fabułę. Bo dzisiaj to tyle się człowiek napracował, że no nawet nie był w stanie no jakoś ten popchnąć fabułę do przodu. Zhakuj konto naczelnika. Wow! This poor kid have nothing to eat. A young nice kitty she loves contact with people meow seeking attention constantly a cost. It's not a scam, this kitty is real. Kurwa, wynocha mnie z tym. Już, poszedł won. Ja tutaj mam, czekaj. Kurwa, zdjęcie ko... No co jest? Kurwa, co jest? Jakieś memy? Co tutaj się dzieje? Zawirusowany ten cały ten? O! Building plan, tutaj coś się dzieje, zobacz. Jakby w kostnicy było wejście gdzieś, okej. Poszukaj kostnicę, by znaleźć ukryte przejście. Wiedziałem. Fajne przejście w kostnicy, zobaczmy. Tutaj coś na pewno się odpala, coś się klika, coś się robi. No coś to ewidentnie musi być, nie? Sprawdź wszystkie krany i tak dalej, jakieś wajchy, rzeczy, za które można pociągnąć, wcisnąć. Ty, no tutaj, mi się wydaje, że to jest tutaj, nie? Za tym. Zobacz, no to przecież to widać nawet, że to się przesuwa. Tylko muszę znaleźć guzik, który to przesuwa. O, użyj. Okej. Tylko jaki będzie kod? Może na tamtych planach na komputerze było? Kurde, musiałbym się wrócić chyba, co? Nie mogę już. Niedobrze, nie mogę już. Dobra, gdzieś tutaj musi być jakaś wskazówka. A może 111?
O, wiedziałem! Dobra, kurde! Bo taki wytarty przycisk był. Kurde, co tu jest grane? Ty no... O kurwa. Jakie przeszukanie? Niczego się nie dowiedzą, jeśli ci zależy na twojej pracy. O kurde, koniec gry. Nie udało się przekraść, między strażnikami nie żyjesz. Dobra, po cichutku. Po cichutku jak pantera. Nie wiem, jak daleko wychodzi ten strażnik, to jest najgorsze. Dobra, po cieniu musimy tutaj rozpoznawać. Tu nikogo nie ma? Nie ma. Ty, jakich chemików tutaj mają? Co jest grane? Ty, to więźniowie tutaj gotują? Ta, pewnie, że tak. Więźniowie koks tutaj pędzą, nie wierzę. To, kurde, bardziej skomplikowany od The Breaking Bad. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, coś jeszcze? Wróć do laboratorium. Jakiego laboratorium? Przecież jestem w laboratorium. Dobra, wychodzę stąd. Kurde, no mówi mi tutaj wróć do laboratorium, ale chyba coś się spierdzieliło. No jestem w tym laboratorium i co teraz? Generalnie to mam cały czas wróć do laboratorium, ale coś tu jest ewidentnie nie tak. Coś się zepsuło, nie wiem co mam dalej zrobić. Tylko mi zajebać ciosa. Iść. Jednak nie. Z pięści wszystkim na pierdole. A wróć jutro do laboratorium. Dobra, nieważne. Dobra, to wiele tłumaczy. No cóż, na pewno nikt się nie kapnie, że tam dwie osoby pobiłem. Czyli już wiemy, jaka jest lokalizacja laboratorium i co tam jest zrobione, że więźniowie są zatrudniani do tego, żeby wytwarzać kokainę. Strażnicy są w to zamieszani. Prawdopodobnie nasz Funcio to jest zarządcą całej tej operacji. Oj, ciekawe, czy następny odcinek będzie ostatnim? Nie wiadomo, ale zostaw łapkę w górę i przekonaj się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.